Znowu się tu kręcisz, Rifski Włóczęgo? A! Bentfeld! O! Wybaczcie. Jak opowiem żonie, to mi ten tego nie uwierzy! Jest tam kto? Otwórzcie! Po co ten rwetas? Łaźnia jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem. Wiem, że tu przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? Przekaż mu, że Geralt z Rivii chce z nim mówić. Nie gwarantuję, że pan Rolden będzie miał czas. Chcesz się założyć? No dobrze, spróbuję. Proszę zaczekać. Ziggy Roywen zaprasza. Ja nazywam się Happen. Spotkanie odbywa się w łaźni. Wpierw jednak przejdziemy przez szatnię, gdzie należy zostawić odzienie. Chodźmy. Tutaj można się rozebrać. Ekwipunek będzie bezpieczny. Znakomicie. Ziggy Roywen oczekuje w następnej sali. Hej, białowłosy! Piękne ciało! Miałaś rację. Nie rumienić. Wyciął mu rękę i kazał wrazić mu ją w zadek. Ja... To tak ma wyciął rękę. Okej, będę mogła rzucić nerwowość. Nie widziałaś Roywena. Gudrun nazywa go Uroborosem. Spokojnie, Tasak. Skurwiel junior idzie do piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza. A juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy, rozumiesz? Wszyscy będą za. Roywen, twój gość. Po chuj go tu wpuściłeś? Bo chciałem z nim porozmawiać. To Geralt z Rivii. Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa, jestem wykluczony, towarzysko. Coś ty za jeden. Jestem Wiedźminem. Jakieś kłopoty w kanalizacji? Wszystko jest pod kontrolą. Geralt to znajomy z dawnych czasów, co prawda... Ktoś wszedł do łaźni. Skradają się. Jest ich kilku. Co on pierdoli? Jasnowic jakiś? Mordercy! Proszę, nie! Noż, kurwa mać, wiedziałem! Znajdzie się broń? Znajdzie. Dupą jeszcze się nie biłem. Ty psi synu! Pozdrowienia! Słuchajcie się, kupię! Razem! Bić, kurwysyn! Niech żaden nie ucieknie! Trzymajcie się w kupie! Bizabi! Próbuj ze mną, Fiucie!
krew. Nawet królowa Hedwig! Kurwa! Dobra robota, panowie. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. To byli ludzie z Kurwiela. Wyciągnij z tego konsekwencje. Nie zaczynajmy od początku, szczególnie przy gościu. Przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? Nie sądzę. Niech sam się wytłumaczy. Szukam Skurwiela Juniora. A, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? Junior pomoże mi kogoś znaleźć. W całym swoim nędznym życiu Skurwiel jeszcze nikomu nie pomógł. Będę go ładnie prosił. Słyszysz, Tlasak? Może gdybyś nie nazwał go ciotko Jepsą, tylko ładnie prosił, to może przyszedłby na spotkanie. Kurwa, panowie, na krótko chwilę was wzięło. Skurwiel chce nas sprzątnąć i w końcu mu się uda. Musimy zabić go pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek Juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. A ty, jak ci tam, jeśli chcesz znaleźć Skurwiela, przyjdź do mnie. Jakieś pomysły, gdzie odszukam Juniora? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. Ziggy? Warto mu powiedzieć. Geralt ma talent do znajdowania ludzi i jest dyskretny. W takim razie zostawiam was. Zajrzę do ciebie jutro. Dokończymy rozmowę. To co, może się ubierzemy? Niezły pomysł, a potem pogadamy już w cztery oczy. To się porobiło, ale dobrze spotkać starego drucha, dzięki któremu tak często zażywam kąpieli. Jeśli dzięki mnie jesteś czystszy, to warto ci było złamać tę nogę. Wyobraź sobie, że kiepsko się zrosła. Muszę ją moczyć w gorącej wodzie przynajmniej 6 razy dziennie, bo inaczej napierdala jak dzwony w Beauclair. Przykro mi to słyszeć. Przykro ci? No to załatwia sprawę. Jak jeszcze wyrazisz ubolewanie, to pewnie cudownie ozdrowieje. Słuchaj, Royven, a właściwie Dijkstra, bo nie jestem w nastroju na zabawę w pseudonimy i inne szpiegowskie gierki. Przychodzę w konkretnej sprawie. Jak chcesz wysłuchać, o co chodzi, to wysłuchaj. Jak nie, to daruj sobie błyskotliwe riposty i po prostu wywal mnie za drzwi. A co mi szkodzi? Mów! Myślisz, że Tlasak znajdzie Skurwiela? Może i znajdzie. Ale spali przed tym pół miasta, zupełnie niepotrzebnie. Zostaw go i działaj sam. Co proponujesz? Trzeba przejść się po miejscach w strefie wpływów Juniora i się rozejrzeć. Tyle, że dyskretnie, a nie wpadać na pełnej kurwie z ogniem i mieczem. Może faktycznie warto popytać na mieście. Nawet jeśli Junior siedzi w ukryciu, to nie mógł odciąć się od dochodów. Skurwiel czerpie zyski głównie z hazardu. Kontroluje największe kasyno w mieście. Pamiętam, jak hierarcha Hemelfart przegrał tam kiedyś swój pierścień z rubinem i wybuchła awantura. Jest też arena w podziemiach pod miastem. Dochód z zakładów jest niewiele mniejszy niż z kasyna. Tam zawsze szukają ochroniarzy. Możesz też sprawdzić dom Skurwiela w Nowigradzie, ale wątpię, żebyś go tam zastał. Gdzie znajduje się kasyno? Niedaleko, wiesz, Straży Miejskiej. Oficjalnie Skurwiel nie ma żadnych związków z kasynem, więc uważaj, co mówisz, żeby nie wzbudzić podejrzeń. To gdzie jest ta arena? W kanałach pod Złotą Dzielnicą, ale wejście jest w kwartale Biedoty, na Okrawkach. Junior uwielbia dobre walki. Pewnie chciałby zobaczyć na własne oczy Wiedźmina w akcji. Wspomniałeś, że Skurwiel ma dom w mieście. To całkiem zacna posiadłość, tuż za mostem wiodącym na Wyspę Świątynną.
Ale junior jest za sprytny, żeby tam siedzieć. Spróbuję znaleźć juniora w kasynie albo na arenie i chyba pogadam też z Tasakiem. Rób jak chcesz, tylko bądź ostrożny. Skurwiel na pewno spodziewa się kontrataku. Dzięki za pomoc, Dijkstra. Idź już, Wiedźminie. Aha, gdybyś miał problemy ze znalezieniem Skurwiela, wróć do mnie. Znam te kanalie i może coś wymyślę. Słuchaj, wiesz może, co się stało z Jaskrem? To samo, co ze wszystkimi, którzy nadepną juniorowi na odcisk. To znaczy? Siedzi otoczony churysami, które karmią go pasztecikami ze słowiczych języków i poją młodym winem. No, Geralt, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na dnie Pontaru razem z tą swoją mandoliną. Lutnią. Jak dla mnie, to może sobie tam gnić i z waltornią w dupie. Jakiś opryskliwy się zrobiłeś. Co cię gryzie? Przepraszam. Widzisz, odkąd mam klimakterium, nachodzą mnie nagłe fale gorąca i szybko się denerwuję. Dijkstra, wiesz, że nie możesz mieć klimakterium, prawda? Wiem, bałwanie. Wiem też, że nic cię tak naprawdę nie obchodzą moje problemy. O co chodzi? Przejrzałeś mnie. Potrzebuję roboty i myślałem, że może coś mi zlecisz. Jakiś potwór, te sprawy. Tak. Mógłbyś mi pomóc. A wtedy ja mógłbym na przykład popytać o Jaskra. Ustalić, co dokładnie się z nim stało. Nie mam teraz czasu. To wróć, jak będziesz miał. Chyba zeszczałem w gazie. Wieczne ognie świetli wam drogę. A wiesz, co on pija wieczorami zamiast... Dalej, Płotka, dalej! Z czaszki czarownika. Krew też musi być z czarownika, oczywiście. Nie szwędaj się tu. Co się tak patrzysz? Geralt, zwolnij, Płotko. No! Sprawdzić dokładnie, czy nie ma tu tego gównojeba. Trudno ci będzie tutaj o robotę. Tutaj w dupie znajdziemy ząb trzonowy niż skurwiela w jego domu. Tasak kazał szukać dokładnie, to szukajmy. Potem trzeba będzie spalić sierwo, bo się szczury zlezą. Założę się, że gdzieś już o tobie słyszałem, białowłosy. Nie ma tu nic ciekawego.
Geralt Reeve. Pewnie, kurwa. Kto skradł cnotę cierotce Marysi? Krasnoludki. Te krasnoludy są lepsze od ekipy sprzątającej. Nie zostawili nic ciekawego. Teren wyczyszczony. A jakby tak Wiedźmina na egzekutora... Trudno ci będzie tutaj o robotę, Wiedźminie. Wszystkie drogi prowadzą do Mahakamu. A jakby tak Wiedźmina na egzekutora długów wydają? Jedziemy! Rusz się! Spędaj się tu. Hej! Pyćkę i będę mogła rzucić tę robotę. A ten? Dalej. Dalej, Płotka, dalej! Dobry szajs. Teraz! Wynosimy się! Jedziemy! Nie miejsce dla takich jak ty. Czego tu chcesz? Tego, co wszyscy. Zagrać, zabawić się. Wejście tylko za zaproszeniem. Muszę tam wejść. Lepiej będzie dla was, jeśli mnie wpuścicie. A jeśli cię nie wpuścimy, to co? Wtedy was zabiję. Słyszałeś? Słyszałem. Groził i sięgnął po broń. Bojaj się, skurwysyno. Rąb moją mięcu! Trzymajcie się w kupie! Zajdźcie go, odbyca! Gońcie w koło! Jasny chuj!
Jesteś już sierwem! Śmierć za śmierć! Bije jak psa. Teraz z lewa zachodź! Z lewa! Trzeba się tu rozejrzeć. Ale cię skatowali. Ej, słyszysz mnie? Żyjesz? Nie dobijaj. Nie mam takiego zamiaru. Coś ty za jeden. Słyszałem jakieś wrzaski z dołu. Już wszystko w porządku. Pomożesz mi? Jak się nazywasz? Rico. Rico Meyersdorf. Co tutaj robisz? A jak myślisz? Siedzę sobie. Dobra, już nie cwaniakuję. Złapali mnie, bo sądzili, że jestem szpiclem Bedlama. A jesteś? Tak jakby. Więc czego się tak jakby dowiedziałeś? O, skurwiel skumał się z Eredańczykami. Nie rozumiem dokładnie, o co chodzi, ale trzyma z nimi. I tyle. Nic więcej nie wiem. Uważaj na siebie. Dzięki. Muszę zniknąć, dopóki się to wszystko nie skończy. Powiem Bedlamowi, że mi pomogłeś. Zgłoś się do niego, na pewno cię wynagrodzi. Ciekawe, czy Dijkstra wie o tym, że Junior dogadał się z Redańczykami. To jest siły przygód szukasz. Dzisiejsza młodzież to ma w głowie fiu bziu. O! Do grawki nigdy nie wybieraj się sam. Zawsze z partnerem. Gadanie. Masz żonę? Nie. Przejścia nie ma. Nie kręć się. Witam. Nie znam cię, nie wpuszczę cię. Nie stój tutaj. Lubię sobie pogawędzić z cieciami. Często dochodzimy do porozumienia. Ale dzisiaj nie mam cierpliwości, dlatego albo mnie wpuścicie, albo wejdę na arenę, omijając wasze zwłoki. Widziałeś kogucika?
będzie nam groził tutaj. Nie straż, nie straż, bo się zesrasz. Cóż, bierz go z lewej. Zaczynę ja mu to dzielę, kurwa! Normalnemu człowiekowi postawił drugie. Ale ty normalny nie jesteś. Ty jesteś wiedźminek. Nienawidzę królestwa. Dalej, płotka, dalej! Chodź. Nie! Nie! Donos będzie karany. Ludzie, poratujcie. Chory jestem, nabity. Ej, koleżko, ono tu. Burza, psia krew. Bizawi! Trzymajcie się w kółko! Nie! Zostawcie go mnie! Możesz jeszcze się poddać. Muszę przeszukać te nory.
to w pizdę, goszczel! Trzymajcie się w kupie! Nigdy się nie nauczycie. Matusz! Zasłońcie oczy! Jesteś już ścierwą! Zszyj czerwony z czerwonym żółtym. Bizami! Trzymajcie się w kupie! Mnie! Zostawcie go mnie! Matusz! Gin, durniu! Jasny chuj! Trzymajcie się w kupie!
zachujałeś? Trzymajcie się w kupie! Razem! Bić skurwysyna! Spróbuj ze mną, Fiucie! Ty psi synu! Muszę przeszukać tę norę. Trzymajcie się w kupie! Szlak! Rozpłacam cię na zawoje, skurwiały mutancie! Nigdy się nie nauczycie. Siakrę. Zajdźcie go od tylca!
Podłoga jest porysowana od przesuwania drzwi. Za tą ścianą coś powinno być. Interesujące.
Każdy facet to wie, tyle powiem. Nie, kurwa, no? Sam nie wiem. Jedź, Płotka! Ze strachu taki blady jesteś? Ciocia mówi, że za dużo gadam. Dalej, Płotka, dalej! Dajcie bardzo na chleba. Jedziemy! Dalej, Płotka, dalej! Tempo, tempo! Jedź, Płotka! Jedź, Płotka! Widziałeś tych biedaków, co z Velen uciekli? Groźny jest krok, srogie spojrzenie, hazard to wielki. Nie umiesz teraz ładnie. Zacznij modły do potęgi wiecznego ognia. Jedź, Płotka! Tylko niezłomna wiara. Pięknie. O! Czym mogę służyć? Chcę obejrzeć twoje towary. Bywaj. To jak? Uważycie też sobie na łopianie? Się nie pokryjcie.
Każdy tylko ja, mnie, moje. Samo lubię. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Junior współpracuje z Radowidem. Jeżeli to prawda, Skurwiel ma większe kłopoty niż mu się wydaje. Źródło wydaje się być wiarygodne. To by tłumaczyło, dlaczego Skurwiel poczuł się na tyle silny, by wyłamać się z Wielkiej Czwórki. Potrzebuję kogoś, kto zabierze mnie do Juniora. Na pewno masz jakieś stare kontakty w Redanii. Nie mam, ale ty masz. Oświeć mnie. Temerczyk, były dowódca osławionych niebieskich pasów, kojarzysz? Vernon Roche. Zadekował się ze swoimi ludźmi w obozie w pobliżu Oxenfurtu. Złóż mu wizytę, na pewno się ucieszy. Trzeba ci czego, mistrzu? Jedź, Płotka! Szukam Rosza. Nie znam człowieka. Coś jeszcze? Odsuń się. Aha, pogadaliśmy, było zabawnie. A teraz w tył zwrot i naprzód marsz. Hortensio, ślepy jesteś? To Geralt, mój druh. Geralt, wchodź. Geralt z Rivii, cały i zdrowy. Vernon Roche, ostatnia nadzieja Temerii. Śmiej się, ale Temeria jeszcze wróci na mapę świata. Roche, nie mogę zostawić tych ludzi samych sobie. Możesz i musisz, bo dostałaś taki rozkaz. Oni zginą, proszę! Koniec rozmowy, odmaszerować.
Szukam skurwiela juniora. Słyszałem o nim. Nie wiem, dlaczego szukasz go w moim obozie. Ptaszki ćwierkają, że macie wspólnych znajomych. Obaj obracacie się blisko króla Radowida. Ptaszki są stanowczo zbyt rozmowne. Trzeba będzie coś z tym zrobić. To jak? Potrafisz mi pomóc, czy mam szukać dalej? Jak zwykle masz więcej szczęścia niż rozumu. Wybieram się na spotkanie z redańskim szpiclem. Spotykamy się pod Oxenfurtem w klubie szachowym. Dzięki, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Byłeś tu i tamto i powiedz, tam w Nowigradzie to naprawdę moda, żeby golić sipki?